No witam, Budy Aniu, bardzo serdecznie. Jesteś w Witam cię. Mojej audycji, ale po raz pierwszy w nowym cyklu na moim nowym kanale będzie to transmitowane także ciało, umysł i duch Zygiego z tekstafonu. Państwu przedstawiam naszą kochaną Anię. Pozwolę sobie powiedzieć. Ania jest lekarzem z wykształcenia, pomogatką, a co więcej opowie i przedstawi siebie sama. Zapraszam cię, Aniu. Witam cię, Zosiu, dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Co ja mogę więcej o sobie powiedzieć? Jestem taką antysystemową lekarką. Pewnie wielu Państwu mnie tam gdzieś kojarzy z tego ruchu gdzieś tam niezależnych lekarzy, gdzieś tam z ruchu stop-nop jest mi bliski, ponieważ jako homeopata po prostu wiedziałam od zawsze, od ponad 20 lat, kiedy tej homeopatii zaczęłam się uczyć, że no, te preparaty, które nam tutaj serwowali przy okazji tej pandemii, no, mają skutki uboczne, ponieważ homeopaci odkąd tylko szczepienia wchodziły, mówili o tym, że obniżają odporność, szkodzą na całe zdrowie. Przy tych pierwszych, jakie wchodziły preparaty te 150 lat temu, homeopaci na całym świecie to mówili i byli uciszani, dlatego ja już jakby miałam pewną wiedzę dużo wcześniej. No i udzielam się tutaj. Ja już wyszłam z tego systemu medycznego właściwie od początku, krótko po studiach, kiedy odkryłam tą homeopatię, zawsze wiedziałam, że będę zajmować się medycyną naturalną, holistyczną, a te studia były mi potrzebne tak naprawdę tylko po to, żebym mogła to robić, żeby mnie nie tępiono, żeby mi nie zakazywano tego, po prostu robić tego, co chcę, co kocham. No i taka była moja droga, że uczę się tej medycyny holistycznej, odkąd tylko pamiętam. Uczę się i poznaję po prostu powiązania psychiki, podświadomości ze zdrowiem. Tak naprawdę, no żeby tak po prostu holistycznie patrzeć na to zdrowie, bo nie da się inaczej. Jesteśmy całością taką psychofizyczną, taką, no nie da się oddzielić tego ducha czy duszy od ciała. To w ogóle trzeba patrzeć na to wszystko jakby jako jedno, nie da się inaczej, a to, co zrobiła tutaj ta, w cudzysłowie, nowoczesna medycyna akademicka, nazywam ją to dzieli, nie łączy, tylko właśnie dzieli, chce wszystko podzielić, te specjalizacje, każdy od innego narządu, niewidzenie tej całości, niewidzenie w ogóle powiązania z psychiką, z przodkami, bo jestem też trenerem sami systemowych według Berta Hellingera. To jest zupełnie nie tędy droga, tam nie ma przyszłości, tam jest ślepy zaułek po prostu. Tam to nie ma nic wspólnego ze zdrowiem i tym się nie uzyska zdrowia. Żadną tabletką chemiczną nie uzyska się zdrowia. Tylko tłumiąc objawy, wręcz przeciwnie, ponieważ tłumiąc objawy powodujemy tylko pogorszenie stanu zdrowia, ogólnego, całego. Choroba idzie po prostu tylko w głowie, jeżeli tłumimy jakieś objawy zewnętrzne. Dotykane zostają wtedy osłabieniem czy jakąś dolegliwość się pojawia wtedy w ważniejszych dla życia narządach. Na przykład jeżeli tłumimy objawy skórne, to ta sama alergia na przykład, jeżeli chodzi o alergię, zaatakuje nam no, płuca na przykład, tak? I będziemy mieć astmę. Z egzemy się zrobi astma. Po prostu chodzi o podróż choroby, o to, żeby to zrozumieć, co my tak naprawdę robimy, chcąc leczyć. Czy więcej szkody, czy to rzeczywiście jest leczenie, czy tylko tłumienie objawów i pogarszenie całego stanu zdrowia. Dzisiaj mamy temat piękny. Tak, to właśnie chciałam powiedzieć, że właściwie to tak niechcący, nazwijmy to tak, utworzył nam się cykl, bo pierwsza rozmowa była naturalne prawo do szczęścia, dziś mamy naturalne prawo do zdrowia, pewnie kolejnym będzie naturalne prawo do miłości, czy jeszcze jakieś tam coś ładnego, Aniu, podasz. Tak. Także, myślę, że tak. Tak, bo proszę bardzo, opowiedz o tym pięknym temacie i dziękuję za poruszenie tych ważnych spraw, bo mimo, że to już jakiś czas temu było, to jednak wielu ludzi wciąż wierzy no, w to, co im, tak jak mówisz, serwuje ta medycyna i tak jak mówiłaś, że nie można oddzielać ciała od umysłu i tak dalej, to też właśnie mój nowy kanał ma taką nazwę, ciało, umysł i duch. Czyli jakby jednością, no nie można wyrwać kawałek ręki czy tam czegoś, prawda? Proszę bardzo. Dokładnie.
tak jak patrzę na to, co się dzieje dookoła, też jak moi pacjenci gdzieś szukają pomocy, czy zanim do mnie trafili, i widzę, co się dzieje nawet w tych mediach, no nie oglądam tych mainstreamowych, ale gdzieś tam, gdzie mi się pokazuje na YouTubie czy na Facebooku, to wydaje mi się, że jest taki przerost gdzieś takiej mody, jeżeli chodzi o suplementy. I w ogóle gdzieś jakby moda na oczyszczanie wszystkiego, na odrobaczanie. Ja zupełnie na to inaczej patrzę. Ja nie używam suplementów, nie stosuję, nawet żadnej diety nie stosuję. Po prostu raczej staram się patrzeć na to, jak to zrobiła natura, co jest dla nas naturalne. Dlatego ten temat bardzo mi się podoba, naturalne prawo do zdrowia. To bardziej jakby ludziom się wydawało, że żeby utrzymać zdrowie, żeby być zdrowym, to muszą robić różne rzeczy, dużo rzeczy. A ja na to patrzę odwrotnie. Żeby być zdrowym, to trzeba wiele rzeczy nie robić. Po prostu nie robić. To nasze, jakby to zdrowie, ono jest tak naturalne i ono samo jest. Po prostu samo się dzieje, jeżeli my pewnych rzeczy nie robimy, jeżeli jesteśmy tak po prostu, tak zwyczajnie w zgodzie z naturą tak naprawdę. Jeżeli słuchamy, obserwujemy i jeżeli sobie na to pozwalamy. Co to znaczy zdrowy człowiek? Co to znaczy, trzeba dobrze zrozumieć. Ja, żeby leczyć, musiałam jakby się tego nauczyć, rozróżnić tak naprawdę, co jest zdrowiem, co jest chorobą, co jest ważne dla organizmu, co jest mniej ważne, jakie znaczenie ma zwykły katar i czy leczyć ten katar, czy on nie jest po prostu oczyszczeniem tylko, tak? I on jest potrzebny, nie wiem, raz w roku, dwa razy do roku. Nauczono nas patrzeć, no Big Pharma nauczyła nas patrzeć no, z powodu własnych korzyści na to, żebyśmy tłumili każdy objaw, tak? I mamy lecą do przychodni z takiego powodu, że dziecko ma troszkę zatkany nosek czy ma katar, tak? Bo jakieś leki nie rozumieją tego, że pewne rzeczy są naturalne albo że organizm po prostu z większością objawów ostrych po prostu sobie radzi naturalnie sam. I one miną po prostu, a organizm wychodzi z tego wzmocniony, uodporniony, tak? I z korzyścią. Zupełnie jakby nie ma tego zrozumienia, że po co to wszystko jest, tak? Te bakterie, wirusy, które nas otaczają, nasze reakcje organizmu na to, jeżeli się zatrujemy, no to naturalnie, że będziemy mieć wymioty czy biegunkę i bez sensu jest brać tabletkę chemiczną, która to stopuje, tak? Bo po prostu te toksyny zostają. Chodzi o to, żeby patrzeć, jak natura by to zrobiła? Ja myślę, że człowiek niczego chyba, nie, może coś wam przyjdzie do głowy, może nie wiem o czymś, ale czasem mam takie myśli, że człowiek jak na razie, przynajmniej jeżeli chodzi o zdrowie, bo tutaj to są moje od dzieciństwa zainteresowania, to przyrodnicze i takie właśnie, że chodzi o zdrowie, to człowiek nic lepszego nie wymyślił jak na razie, jeżeli chodzi o zdrowie, niż natura. Mhm. I jak możemy mieć takiego zdrowego człowieka? Skąd on się weźmie? I tak naprawdę chodzi o to, jak my możemy mu, czy my mu przeszkadzamy być zdrowym? Tylko o to chodzi. Bo w naturze, jak patrzymy sobie na zwierzęta, rośliny, one są o wiele zdrowsze niż ludzie. Tak? Ludzie są bardzo, bardzo chorzy. Większość ludzi no, nie ma tego zdrowia pełnego, tak? A zdrowie to jest po prostu szczęśliwy człowiek, który się realizuje, który się śmieje, który jest tu i teraz w zgodzie ze sobą. Taki ogólny dobrostan, po prostu taki wewnętrzny i zewnętrzny. I to wszystko. I gdzie się zaczyna to nasze zdrowie, czy bardziej choroba i co na to wpływa? Może pominę już gdzieś tę przyczynę chorób wynikającą z traum przodków, bo ta audycja nie jest na tyle długa, bo wiemy, że jest taki dział epigenetyka, która mówi o dziedziczeniu pozagenowym. To tak jakbyśmy powtarzali odczucia, czy widzieli, mieli takie złudzenia wynikające z traum przodków, na przykład jakieś lęki, które są teraz zupełnie niepotrzebne, a wynikają z jakiegoś stresu dużego czy szoku przeżytego przez jakiegoś przodka naszego. Ale pomińmy to. Weźmy sobie, zacznijmy od ciąży.
naturalna ciąża jest u zdrowego człowieka, jest bez żadnej dolegliwości, bez żadnych, absolutnie jest, kobieta się powinna czuć bardzo dobrze w ciąży, jeżeli to jest zdrowa ciąża, zdrowa kobieta. I bardzo ważne, żeby ta kobieta w ciąży się czuła bezpiecznie, żeby nie miała żadnych stresów, żeby po prostu była w tym dobrostanie, żeby była zadowolona, szczęśliwa, po prostu bezpieczna. O tą psychikę tak naprawdę to najbardziej chodzi, bo kobiety czasami, wydaje mi się, przesadzają właśnie z tymi suplementami wszystkimi i lekarze to samo zapisywali, nawet jak ja byłam w ciąży, jeszcze z pierwszą ciążą ponad 20 lat temu, gdzie nie byłam tak świadoma i lekarz, mój ginekolog zapisywał mi całą masę jakichś dziwnych leków, suplementów, to było naprawdę kilkanaście pozycji, po których ja się bardzo źle czułam i odrzuciłam wszystkie jakoś tak intuicyjnie, w ogóle no nie miałam jakiejś takiej świadomości jeszcze wtedy może i wiedzy, ale czułam, że to jest niepotrzebne i kiedy kobiety przestraszone przychodzą z całą masą, z całą torbą jakichś suplementów, ja mówię, ale przecież w obozach koncentracyjnych kobiety rodziły zdrowe dzieci. Mówię, patrzę, jak organizm jest silny, jak natura jest mądra. Ona sobie weźmie, wyssie z tego, nie wiem, kartofla, po prostu praktycznie wszystko, co potrzebuje. Ale dla mnie najważniejszy jest ten stan psychiczny tej kobiety. Widzę przypadki, wiemy, jak w homeopatii każdy lek homeopatyczny jest związany z jakąś traumą. I wiemy, jeżeli kobieta miała jakiś szok, przeżyła, czy określony rodzaj traumy w ciąży i dziecko teraz ma jakieś kolki lub jakąś egzemę, ja wiem, po tej traumie matki dojdę do leku dla tego niemowlaka homeopatycznego, ponieważ tutaj jest ta psychika najważniejsza i każdy lek homeopatyczny ma swój opis jakby psychiczny pod kątem właśnie tych traum, tak naprawdę jednej traumy, każdy lek ma jakąś jedną określoną traumę i potem to jest związane z tymi objawami potem dalszymi fizycznymi i psychicznymi, naszymi lękami i tak dalej. Potem mamy, co nas może zaburzyć z tego zdrowia, wybić z tego naturalnego stanu zdrowia, to jest poród. Ja spotkałam kobiety po porodach domowych, których niestety, ja mam trójkę dzieci, niestety rodziłam w szpitalach zawsze i ponieważ nie mogłam sama decydować o tym, musiałam się liczyć z ojcem dzieci, ale znam kobiety, które rodziły w domach i to jest coraz szerszy ruch teraz, coraz większa potrzeba, chyba wynikająca ze świadomości kobiet po prostu, rodzenia w domu. Spotkałam kobiety, które były po porodach lotosowych, po prostu pod jabłonką i widziałam ich dzieci. I te dzieci były po prostu zupełnie inne niż dzieci, które ja spotykam, które po prostu widzę na co dzień. Dzieci, które były zadowolone, spokojnie, niepłaczące, niewymagające. Pełzały sobie, to był październik, gdzie tam byłam, w tym plenerze nazwijmy to. Dziecko chodziło sobie po prostu boso, pełzało, że nie umiała chodzić, było pełno ludzi, nie bało się niczego, tych ludzi. Nie marzło, po prostu był zadowolony, mama gdzieś tam obok, dosyć daleko i ktoś tam wziął to dziecko, jeden, druga osoba zupełnie gdzieś tam na ręce, dziecko się niczego nie bało, ono było totalnie zaopiekowane i zdrowe, nie chorujące, na piersi matki, tak? na mleku matki i ten poród, jeżeli nie jest taki, no, jeżeli jest taki naturalny, to on jest piękny. Te kobiety opowiadały, że ten poród jest po prostu no, mistycznym przeżyciem. Jest cudownym przeżyciem. Tak samo jak ta cała ciąża, jeżeli jest bezstresowa. Dziecko się rodzi po prostu zdrowe. I ten poród nie jest żadną traumą, nie ma tam jakiegoś wielkiego bólu. Po prostu jest szybki. Tak jak możemy zaobserwować sobie wśród na przykład ssaków, jak widzimy, że jeżeli jest jakaś nie wiem, antylopa tropiona przez jakiegoś drapieżnika, to u niej ten poród się zatrzyma, po prostu nawet na kilka dni. Jeżeli nie czuje się ssak, a my ludzie jesteśmy ssakami. Nasze ciała tak, są tak samo zbudowane i mamy te same mechanizmy ze starego, tego pierwotnego gadziego, że tak powiem, mózgu, czyli tej pierwotnej części mózgu, która nam umożliwia przetrwanie w kryzysach, w sytuacjach stresowych, zagrożenia życia. To tak samo u człowieka, jeżeli jesteśmy zestresowane, to po prostu ten poród się zatrzyma.
po prostu on nie idzie, czy to rozwieranie szyjki macicy, a szpital nie jest czymś naturalnym, bezpiecznym, chyba że kobieta by się czuła bezpiecznie, bezpiecznie niż w domu, tak? To okej, może ten poród będzie dla niej łatwiejszy w tym szpitalu, ale jeżeli kobieta jest w domu, zaopiekowana wśród rodziny i nagle rodzić jedzie w obce miejsce, gdzie są obce zapachy, obce dźwięki, obcy ludzie, nie czuje się bezpiecznie i to nawet jej umysł może mówić, nie, to jest bezpiecznie, jest zaopiekowana, szpital, specjaliści, to jej podświadomość i ciało powie jej, nie, to nie jest bezpiecznie, nie będziemy się tutaj rozwierać, będziemy się zwierać, tak? Nie, nie, to nie jest miejsce, przeczekamy. I potem trzeba do żyły coś, tak? Bo nie ma tutaj rozwierania, albo trzeba tutaj naciąć, rozciąć, wyjąć. I to wszystko po prostu nie jest tak. I to wszystko zaburza. I już wiemy, że przecież, że poród naturalny, dzięki porodowi naturalnemu dziecko jest zdrowsze niż takie dziecko po cesarce, tak? Ponieważ nie ma tego naturalnego przyciskania się, które gdzieś tam powoduje odśluzowanie i tak dalej. I potem no, psycholodzy mówią, że takie dziecko z cięcia cesarskiego nie umie jakby radzić sobie tak w życiu, nie ma tego odruchu i takiego rozpierania się, przepychania się w życiu, że do czegoś dąży, że do sukcesu, że odpuszcza. Sukcesem, tak, nie? Tak, tak, chociażby do jakiegoś celu czy sukcesu, jak takie, które musiało siedzieć przepchać przez ten kanał rodny, ponieważ natura tak już to zapamiętała, tak to zrobiła i nie ma nic mądrzejszego niż natura, a człowiek w swoim takim chęci bycia mądrzejszym od Boga, to jest takim właśnie grzechem pierworodnym i przez to zostaliśmy wygnani z raju i produkujemy sobie po prostu tu i teraz piekło na ziemi, gdzie mógłby być raj, to takie pomysły naukowców czy lekarzy, nie, no po co kobieta ma cierpieć, po co ma w bólach rodzić, po co to dziecko ma się przeciskać przez ten kanał rodny, najlepiej może wszystkich ciąć, tak, cesarkę robić, wyjmować, to przecież to jest tylko takie, mówię, traktowanie człowieka tak mechanicznie, jakby to był tylko jakiś, nie wiem, samochodzik, komputerek, tu wyciąć, tam rozciąć, tu zszyć i wszystko w porządku. Nie jest w porządku. Nie jest w porządku, bo ta kobieta dochodzi długo do siebie, nie może karmić, nie może mieć tego dziecka w ramionach, tak? I już, no, pomijając te traumy właśnie, które mogą wystąpić przy porodzie, stres fizyczny czy psychiczny dziecka lub matki, to później dalej, co nam pozwala być tutaj zdrowymi, no to bycie w tych ramionach mamy, tak? Widzenie, pierwsze jakby spojrzenie w oczy kochającej matki, bycie przytulonymi i ten dostęp do piersi, do mleka matki. I ta medycyna też jakby tego tutaj nam ograniczała bardzo. I często jest tak, że dalej ogranicza już tutaj, nie mówiąc o tej pseudopandemii, gdzie rodzice nagle nie mogli do dzieci, do noworodków przychodzić, tak, czy matki gdzieś tam swobodnie, ponieważ, nie wiem, się nie zaszczepiły i tak dalej, zupełnie jakiś absurd, to nie było, to dziecko nie było ważne, tak, czy relacja matki z dzieckiem nie była ważna, tylko to, czy masz certyfikat, czy gdzieś tam jakieś wytyczne były. Nie jest widziany człowiek tutaj i ta natura. Także już się zaczyna, no ja mam 50 lat i urodziłam się w 72 roku, w szpitalu w Głogowie, gdzie matki nie widziały swojego dziecka w ogóle, moja mama mnie nie widziała przez moment nawet po urodzeniu, dziecko było od razu brane na oddział noworodkowy i mama widziała dziecko po 3 dniach, tak, kiedy odbierała i szła do domu. Nie było mowy wtedy o karmieniu piersią, bo no, pokarm zanika wtedy, tak? I matka już jakby matki już nie umiały wtedy karmić, nie było tego ruchu jak teraz, gdzie jednak się może się uda przywrócić, tak, tą laktację. Moja mama miała depresję ciężką, nie zajmowała się mną, nie przytulała, nie brała na ręce, ponieważ i zajmował się mój tata mną i się dziwił, wtedy się nawet nie mówiło o czymś takiego jak depresja poporodowa, ale taka depresja poporodowa wynika z bardzo prostej, przyczyna jest bardzo prosta. Kiedy kobieta urodziła, nie widziała tego dziecka, nie karmi, nie trzyma w ramionach, to dla podświadomości to jest znak, dziecko umarło. Dziecko umarło, tak? I hormony
wszystkie hormony, które mają teraz ją jakby wstrzymać tą laktację, w przyrodzie tysiące lat, w całej ewolucji, tak? Jeżeli ssak nie karmi piersią, jeżeli matka nie karmi piersią, to znaczy, że dziecko zmarło. I teraz wszystkie hormony są przestawione na to, żeby wstrzymać tą laktację, tak? Kompletna burza. Miało to, totalny przewrót, totalne załamanie, tak? Ale radzenie sobie w tej sytuacji ciężkiej i przywrócenie jakiejś harmonii, mimo i to jest tak nienaturalne, ponieważ cała ciąża przygotowywała kobietę do tego, żeby ona no, karmiła, wychowywała, tak, to dziecko, całe ciało, tak, piersi, no, no wszystko po prostu, nasz mózg, no całe nasze ciało, emocje i tak dalej, wiele miesięcy były przygotowywane na to, żeby to dziecko właśnie się nim zaopiekować, żeby mieć siłę do wykarmienia, opieki i tak dalej, a tu nagle jest taki trach, bum, dziecko zmarło, wszystko się wszystko musi się cofnąć, czyli nie ma już tego celu, wszystko to, co się przygotowywało, wszystkie organy, hormony i tak dalej, bo to jest gra hormonów, to nie jest jakiś jeden hormon, tak? To są wszystkie hormony, łącznie z hormonami tarczycy, które gdzieś tam muszą współgrać i wzajemnie od siebie zależą i taką pewną równowagę, taką harmonię stwarzają, po to, żeby właśnie nastąpiło to piękne no, karmienie piersią i opieka nad dzieckiem i nagle dzieje się coś, co w przyrodzie no, jest bardzo tragiczne, tak? Śmierć tego dziecka, I kobieta musi jakoś stłumić to wszystko, tak? Tą całą laktację, to jest i całkiem zmienić tą całą grę hormonalną i swoje ciało i tak dalej. I wtedy no, to jest normalne, że jest ta depresja, tak? Bo jest śmierć tego dziecka, mimo że ono żyje, ale cała jakby podświadomość, ciało, hormony, ta kobieta nie wie dlaczego, zamiast się cieszyć tym dzieckiem, ma je w domu, nie może je wziąć, ma taką depresję, tak, i płacze i po prostu nie chce widzieć tego dziecka. To jest tak bolesne, takie czasami nie do przejścia i no, kobieta, jeżeli nie ma tej świadomości, czy nie dostanie pomocy gdzieś tam z zewnątrz, no trudno jej to jakby samej z tego wyjść. Więc tu już znowu mamy no, kolejne jakby takie zaburzenie. Ja przywracałam ten ruch miłości do mamy wiele lat różnymi terapiami. Że to była ogrom pracy tak naprawdę, mojej pracy nad sobą, pomijając już w ogóle zdrowie fizyczne, gdzie ja no, nie karmiona piersią, chorowałam po prostu bardzo ciągle antybiotyki, aż w wieku 4 lat skończyło się to operacją migdałków, wycięciem migdałków, co było kolejną bzdurą całkowitą, okaleczeniem, tak, i zaczęły się potem choroby płuc. No, choroba idzie głębiej, tak? Nie ma tutaj tej linii oporu migdałki i jest jakby pogłębienie tak naprawdę tej choroby, a nie zdrowia poprzez tą operację. A teraz wiem i teraz mogę to robić, po prostu homeopatycznie możemy wyleczyć to dziecko, które ma no nie wiem, ciągłe anginy czy przerost ogromny tych migdałków, po prostu dobierając lek homeopatyczny, który jest tak naprawdę dobrany do psychiki, do całej konstytucji holistycznie, ale ta psychika jest jakby najważniejsza tutaj tak naprawdę i szukamy przyczyny gdzieś tam tej psychice podświadomości u każdego pacjenta. Także gdybyśmy tego nie ruszali, tak? Gdybyśmy pozwolili tej kobiecie po prostu być, tak? Po prostu urodzić, po prostu karmić, całe systemy gdzieś, nie tylko ten medyczny tej Big Pharmy, ale tutaj tam te systemy polityczne, tak, gdzieś wtedy w tych latach 70. mówiło się, że kobiety mają szybko iść do pracy, tak, nie mają karmić piersią, bo potrzebne były ręce do pracy po prostu i się tak gdzieś te kobiety namawiało, wmawiało im się, że karmienie piersią jest szkodliwe dla nie wiem, dla ciała, że mleko w ogóle sztuczne jest lepsze dla dziecka, że ma być karmienie nie na zawołanie dziecka, tylko na jakieś godziny określone i matki płakały razem z dzieckiem i patrzyły na zegarek, jeszcze 3 godziny nie minęły, bo naukowcy, tak, czy ci mądrzy autorytety kazali karmić co 3 czy 4 godziny, że to jest lepsze dla dziecka, a ja patrzę, jak jest w przyrodzie. Dokładnie. Ja miałam suczkę, kundelka, która no, miała wiele razy młode i po prostu ja widziałam, jak to wszystko funkcjonuje w jednej harmonii, tam nikt niczego nie narzuca, po prostu obserwujmy przyrodę, bądźmy naturalni. To samo z chodzeniem boso. Ja nauczyłam się od kilku lat, na początku było to dla mnie takie
no, jakby bolesne, tak? Mogłam kawałek przejść i myślałam sobie, ja nie wiem, jak to można chodzić, ale wiedziałam, że to jest zdrowe, wiedziałam, że to jest naturalne i wiedziałam, wiem, że nie ma takich najwygodniejszych butów niż nasza bosa stopa dla naszego całego kręgosłupa, dla naszego całego ciała. Tak chodziliśmy tysiące lat, boso, nie w butach. Większość naszej ewolucji. I to jest dla nas naturalne. Jest masaż naturalny tych stóp, punkty akupunkturowe, tak? To jest po prostu lecznicze. Nie musimy sobie, nie wiem, kupować jakichś masaży stóp. Chodźmy boso po prostu. Patrzmy, co było naturalne dla nas. Aniu, będziemy się pomału zbliżały do końca audycji, bo mówiłeś, że możesz być dłużej. Co byś powiedziała tak na zakończenie, takie jedno zdanie naszym słuchaczom, tak podsumowując to? Że zdrowie jest w nas, to naturalne zdrowie, nasza jakby dusza, jeżeli, że wystarczy zająć się tym, żebyśmy byli szczęśliwi, na tym się skupmy. Co nas, na naszym rozwoju, naszej duszy, naszych talentów, co jest naszym przeznaczeniem, bądźmy szczęśliwi, bądźmy tu i teraz i nie róbmy za dużo takich rzeczy, które nie czujemy też intuicyjnie z serca, że to są nasze, że to są proste, lekkie rzeczy, a to zdrowie jakby samo przyjdzie, samo ono po prostu jest, a ta dusza jakby tak naprawdę buduje nasze ciało, czy rozwija. Nasza podświadomość, to idzie jakby ze środka, nie z zewnątrz to jest. Czyli weźcie życie w swoje ręce, odpowiedzialność za swoje życie i zdrowie, ja bym dodała, bo tak naprawdę jak sami o siebie nie zadbamy, nie poszukamy różnych informacji, no to na ten moment niewiele z medycyny, tak jak nazwałaś, akademickiej. Ja nie neguję, ja wiem, że są potrzebne wypadki i tak dalej, to jest potrzebne, to nie tak, że wiesz, negujemy tak. To, ale... Czasami trzeba jakąś ostrą operację, wypadki i tak dalej. Tak, takie na cito, na jurze, tak powiem. Tak, tak. Ale to, co powiedziałaś, wszystko jest w naturze. Ja oglądałam Lifeika, gdzie ty te... Hortensja, tak? Dobrze, te żółte. Forsycja pewnie. Tak. Forsycja. Zrywałaś, jadłaś i mówiłaś, jak dużo mam witamin C i tak dalej. Dokładnie, poszukajmy leku w naturze. Z natury przyszliśmy, w naturze jesteśmy, to sięgajmy do tych, do tej natury. Także dziękuję Ci, Aniu, bardzo serdecznie. Spotkamy się na kolejnym spotkaniu. Państwu również dziękujemy za uwagę. I dobrego dnia życzymy. Pozdrawiam. Również wszystkiego dobrego dla Państwa i dla Ciebie, Zosiu. Dziękuję. Dziękuję.